Nazywam się Cecylia Malik, jestem artystką, malarką, ale też działam w koalicji Ratujmy Rzeki i założyłam kolektyw Siostry Rzeki, który broni Wisły i polskich rzek, żeby nie zostały zamienione na kanały i żeby nie budowano nowych zapór. Jestem z Krakowa, także Wisła w moim mieście jest obetonowanym basenem. I dopiero jako dorosła kobieta zobaczyłam, jaką Wisła jest przecudowną rzeką. I tak się Wisłą zachwyciłam. W gruncie rzeczy uważam, że Wisła to jest nasz największy majątek narodowy, jeśli chodzi o krajobraz i dziką przyrodę. I jak w 2017 roku dzięki swoim przyjaciołom, ekologom działającym właśnie w koalicji Ratujmy Rzeki, dowiedziałam się, że nasz rząd postanowił zamieniać Wisłę w drogę do transportu barek E40, a także, że na Wiśle planują zbudować kolejną wielką zaporę, myślałam sobie, że chcę jakoś włożyć swój wysiłek, poświęcić swoją sztukę, żeby zorganizować akcję, żeby głośno powiedzieć, że nie możemy zniszczyć Wisły. I tak powstały Siostry Rzeki, które zrobiły dużo kolorowych, błękitnych happeningów w obronie Wisły, jako protesty przeciwko budowie nowej zapory w Siarzewie. A Wisła jest takim moim ukochanym miejscem na ziemi. Więcej o tej historii przeczytacie w książce Szlak Wisły.